Cześć kochani, dzisiaj Wam pokażę akwarium, które założyłem. Nie mówię o tym akwarium. To jest 118 litrów, to jest 25, to jest 118, tam jest 54, tu przeniosłem 25, dojrzewa sobie. Ale już do meritum. Założyłem troszkę większe akwarium niż nawet to. O, tutaj widzicie je. Jest tu kubełeczek. Jest tu filterek Interial Pomp 203. Chyba za mocny trochę. Światła jeszcze nie mam. Dwie grzałeczki 100 W i 150, więc razem 250 W, więc domyślacie się, jaki to jest litraż. 250 litrów. Dlaczego tak chciałem założyć? No po prostu stwierdziłem, że krewetki Sulawesi lubią stabilne warunki. Na 25 litrach jest dosyć trudno utrzymać te stabilne warunki. Trzeba cały czas robić podmianę. Nie wiem, trzeba by siedzieć w domu, albo ja w sumie dużo poświęcam jakby czasu krewetką Sulawesi, nie ukrywam, ale mimo wszystko czasem coś się przytka w 25 litrach i od razu zmiana ogromna parametrów. W 250 myślę, że tak nie będzie, bo nawet w 100 litrach wiem, że już nie jest, więc 250 będzie jak najbardziej. Oczywiście to wszystko jest na dnie stelażu. No, nigdzie bym wyżej nie dał, bo by te półki aluminiowe nie wytrzymały. Tu dałem pod to styropian. Tu napierdziela ten filterek, a to jest połowa mocy. Chyba za mocno kupiłem, najwyżej zmienię głowicę na mniejszą. I temperatura jest 30 stopni, trochę za duża. Podłoże to jest piaseczek plus żwir. Warstwa może około centymetra. No gdzie nie gdzie mniej oczywiście, ale dałem specjalnie bazalt drobny i piasek, ponieważ właśnie fajnie on wygląda razem. Jeszcze myślę o jakichś skałach, później jeszcze jakieś światło pokrywa, zobaczymy. Z tyłu jakieś tam tapeta albo coś położę po prostu, żeby nie było widać tych drutów. Tutaj oczywiście te gniazdka sobie powiesiłem tak luzem. Tu pompka napowietrzająca sobie wisi na dwa wyloty z Aquaela. I dodatkowo napowietrza, bo ten napowietrzacz z tej pompy to ja wyłączę. To jest teraz na proces dojrzewania. Akwarium mam od czwartku. 24 godziny się woda RO nalewała tutaj. Więc troszkę się czeka na to. Ma tu, jak widać, akwarium wzmocnienie na 250 litrów. Miejmy nadzieję, że wytrzyma. Tu na razie jest z tej strony takie rurki, ale może jak będzie pokrywa, to jakoś coś pomyślę bardziej elegancko. To jest wymiar, jak sobie wpiszecie w internecie, metr na 50 szerokości i 50 wysokości. Myślę, że takie już akwarium od krewetki Sulawesi będzie bardzo dobre i stabilne, jeżeli chodzi o parametry. Tutaj nie planuję żadnych podmian. Może raz na pół roku. Jak wiecie, to akwarium tutaj obok nie podmieniam rok i krewetki zaczęły się rozmnażać. Fakt, że późno, dopiero po pół roku pierwsze i teraz po roku drugi raz, ale to mi nie przeszkadza. Będę cierpliwie czekał i tyle. No tutaj nie wiem, kiedy wpuszczę krewetki. Myślę, że muszę wytępić małżoraczki albo ograniczyć ilość, ponieważ ten filtr w sobie miał małżoraczki. Niestety też miał w sobie reczery, bo trzymałem je w innym akwarium. No i niestety France się przyniosły. Mimo, że akwarium ma 2 dni, to one sobie dawały rady, wyławiam je. Myślę, że tu wpuszczę jeszcze jakąś rybę, żeby trochę mi tu biologii trzymała i zjadała te małżoraczki, ślimaki i inne potworasy, jeszcze nie wiem jaką. Tak,
Gąbka jest z zoologicznego wziąłem. Mam nadzieję, że kolega się nie obrazi. To jest 2,8 litra gąbeczka i ona jest żywa, czyli wycisnąłem wodę tylko, wiadomo, bo to jest tam kranówka i dałem ją. I tu kubełek jest jakby dojrzały Midi Cani, tak? Tutaj jest ceramika, Primepor, Hyperpor, Matrix i gąbeczka. I to wystarczy. Soli, jaki tu użyłem, to użyłem firmy Prism, niemieckie w proszku, bo jednak to jest duży litraż, więc trochę tego poszło. 60 gram użyłem soli Prism, powiedzmy odpowiednich 7,5, i 10 gram wrzuciłem jakby Sularock, czyli ta z wodorowęglanami, gdzie potrzebuję jakby dwutlenku węgla do rozpuszczenia, ale przy takim dużym filtrze i takim akwarium, to ona się szybko rozpuściła, ta sól. Wczoraj jeszcze była mętna, ale dzisiaj mamy czyściutkę. Dałem... co ja tam jeszcze dałem? Jak to się nazywa? Muszę odwrócić. Mikrowelaj, witaminy, aminokwasy. I ten mineralizator polski Pure Color, coś takiego. I tyle. I to nie będę dodawał przez pół roku na pewno. Muszę oświetlenie dać, żeby ruszyły glony, tak? No. Okej, no takie akwaryjko, widzicie, to jest tylko 118, to jest 250, 118. Jednak z wieloletniej obserwacji wydaje mi się, że bardziej stabilne są te duże akwaria, raczej niby każdy to wie, ale pod krewetki Sulawesi i łatwiej jest jakby zapobiec tragediom, bo w 25, jak coś się działo, tak, ja miałem tam 25 wyżej. No niestety, kurde, jak ślimory się rozmnożyły lub coś, to nie do wytępienia, parametry się zmieniały, ciągle wydalały te ślimaki i to wszystko, no denerwowało mnie to. Mówię o tych ślimakach, których nie chcemy mieć w nadmiarze, czyli rozdętkach. No, zatoczki jeszcze pół biedy, ale rozdętek to ja nie za bardzo. Ok, jak widzimy, akwaryjko sobie dojrzewa. Jestem zadowolony, szczęśliwy, że będą miały krewetki jeszcze więcej miejsca. Jeszcze nie wiem, jakie wpuszczę krewetki, może jakiś ciekawy gatunek w przyszłym roku zdobędę, bo tyle będzie dojrzewać to akwarium, minimum 2 miesiące. Chyba że się skuszę, wpuszczę wcześniej kardynały, białe orchidee, bo jeszcze jest taka opcja. O, dobra, dzisiaj jest niedziela. 5 grudnia już, jutro Mikołajki, więc sobie zrobiłem już prezent przed Mikołajkami. Życzę miłej niedzieli, jest 8 rano po kościółku. Dobra, wszystkiego najlepszego, z Panem Bogiem, trzymajcie się, cześć.